Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Nazywam się Piotr Leszczyński i reprezentuję Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Pełnię także funkcję dyrektora Centrum Symulacji Medycznych oraz koordynatora kierunku Ratownictwo Medyczne. Na co dzień pracuję również w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mam nadzieję, że dzięki temu uda mi się przedstawić Państwu problematykę systemu ratownictwa medycznego w Polsce, a także zasad, jakimi należy kierować się w sytuacji wystąpienia tak zwanego nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wracając na chwilkę do historii, myślę, że należy wspomnieć o wydarzeniu w 1881 roku w Wiedniu, gdzie doszło do tragicznego w skutkach pożaru teatru Ringwieter, w którym to zginęło ponad 240 osób. Otóż po dokładnej analizie zdarzenia uznano, że liczba ofiar mogła być znacznie mniejsza, gdyby budynek posiadał odpowiednie wyjścia ewakuacyjne, a rannym udzielano szybkiej pomocy medycznej. Po tym wstrząsającym wydarzeniu z inicjatywy doktora Jaromira Mundy utworzono pierwsze w Europie ochotnicze towarzystwo ratunkowe. W Polsce zaś 10 lat później, po kolejnych ofiarach pożarów Podjęto działania zmierzające do utworzenia pierwszego w naszym kraju pogotowia ratunkowego. Po dopełnieniu formalności i konsultacjach wówczas z prezesem Wiedeńskiego Stowarzyszenia Pogotowia Ratunkowego, w dniu 6 czerwca 1891 roku powołano do życia drugie w Europie pogotowie ratunkowe, działające do połowy XX wieku pod nazwą Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe. Kolejne stacje powstawały w Lwowie, Warszawie, Łodzi, Wilnie i Lublinie. Działalność pogotowia opierała się na dyżurujących ochotnikach, którzy nie otrzymywali wówczas żadnego wynagrodzenia. Byli nimi najczęściej wybitni przedstawiciele środowiska lekarskiego oraz studenci ostatnich lat Wydziału Lekarskiego. Rozwój techniki pozwolił na systematyczne zastępowanie wówczas powozów konnych samochodami, ambulansami. Które znacznie skracały czas dotarcia do pacjenta i zwiększały komfort transportu jego do szpitala. Ale wydarzenia I i II wojny światowej znacznie zubożyły wyposażenie stacji ratownictwa medycznego w Polsce, to jednak karetki wraz z personelem nadal udzielały pomocy wszystkim potrzebującym. W roku 1948 uchwałą Rady Ministrów zlecono Ministerstwu Zdrowia, Zorganizowanie takiego ujednoliconego systemu pomocy doraźnej, który zakładał dyżurowanie przynajmniej jednej stacji pogotowia ratunkowego w każdym powiecie. Projekt ten był realizowany przez Polski Czerwony Krzyż. System pomocy doraźnej w Europie ukształtował się w okresie powojennym na takie dwa wzorce: pierwszy francusko-niemiecki oraz drugi angloamerykański. Różnice między wspomnianymi modelami polegały przede wszystkim na zaawansowaniu czynności medycznych wykonywanych przez pogotowie ratunkowe na miejscu zdarzenia. W Polsce do dziś ewoluuje system angloamerykański, gdzie wiodącą rolę powierza się ratownikom medycznym. Zacznijmy zatem od tego, czym jest owy współczesny system. Z którym spotyka się przecież każdy pacjent, który uległ wypadkowi czy nagłemu zachorowaniu. Otóż system Państwowe Ratownictwo Medyczne, będę używał skrótu PRM, został powołany ustawą z dnia 8 września 2006 roku i działa całodobowo 7 dni w tygodniu przez cały rok. Wyróżnia się obecnie tak zwane jednostki systemu PRM. Są to SORY, czyli szpitalne oddziały ratunkowe oraz ZRM-y, czyli zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. I one mają umowy zawarte z NFZ. -em. Z systemem PRM współpracują między innymi centra urazowe, oddziały szpitalne, takie wyspecjalizowane w leczeniu nagłych stanów zagrażających życiu i zdrowiu, takich jak zawał czy udar mózgu, ale również Straż Pożarna, policja, górskie, tatrzańskie i wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe oraz inne jednostki posiadające odpowiednie pozwolenia. To może troszkę liczb. Otóż sor w Polsce jest nieco ponad 240, zaś szpitali publicznych około 700. Zatem mniej więcej tylko co trzeci szpital ma w swoich strukturach szpitalny oddział ratunkowy, czyli jednostkę systemu PRM która obligowana jest do niesienia pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia, przybyłym samodzielnie lub przetransportowanym przez zespół ratownictwa medycznego. Zanim rozpocznie się cały proces diagnostyczno-terapeutyczny w SOR, każdy pacjent przechodzi segregację, tak zwany triaż, otrzymując jeden z pięciu kodów pilności – od pomocy natychmiastowej do oczekiwania, no nawet przez kilka godzin. Bo wyobraźmy sobie, drodzy państwo, że w krótkim czasie przybywa do szpitala na przykład kilkunastu pacjentów, co powoduje fizycznie brak możliwości zajęcia się natychmiast każdym z nich przez personel SOR-u. Triage pozwala ustawić tę kolejkę oczekiwania podyktowaną faktycznym stanem pacjenta, a nie czasem jego przybycia. Tutaj pragnę zwrócić uwagę, że proces ten dokonywany jest każdorazowo w celu zweryfikowania pacjentów najbardziej wymagających pomocy, niezależnie od sposobu, w jaki na SOR się dostali. Ta kwestia jest często podnoszona przez samych pacjentów, jak i ich rodziny, którzy twierdzą, że karetką będzie szybciej. No cóż, powiedziałbym nawet, że tak zwaną karetką. Może być niekiedy nawet znacznie dłużej. Przykład? Ok, pacjent chodzący, załóżmy, wstępnym urazem kończyny górnej, do którego wzywany jest zespół ratownictwa medycznego. Oprócz czasu dojazdu do szpitala z miejsca zdarzenia, należy doliczyć wówczas czas rozmowy z dyspozytorem medycznym, czas dojazdu ambulansu do miejsca zdarzenia, czas wywiadu i wstępnego badania przez ratowników. A także czas wypełniania dokumentacji medycznej, niezbędnej wówczas przy przekazaniu w SOR pacjenta. W wielu przypadkach niezagrażających życiu człowieka, samodzielny transport do SOR, np. przez rodzinę, znacznie skraca czas pomocy wewnątrzszpitalnej. Jeśli w tym samym czasie w SOR będą pacjenci z urazem wielonarządowym, nagłym zatrzymaniem krążenia. Ostrą niewydolnością oddechową czy ostrym zespołem wieńcowym, to nasz poszkodowany, ten z urazem ręki, i tak niestety będzie czekał, choćby trafił tutaj śmigłowcem. Czas pobytu pacjenta w SOR może wynosić dobę, a w niektórych przypadkach bywa nawet dłużej. Dlatego miejsca no, nie zwalniają się niestety tak prędko. W 2020 roku w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dyżurowało, drodzy Państwo, w całym kraju, 1581 zespołów ratownictwa medycznego. Zaś rok później, w 2021 było to 1587 zespołów, hm. aż o 6 więcej na całą Polskę. Dla porównania obciążenia tych zespołów w 2020 roku. Zrealizowały one około 2 760 tysięcy wyjazdów na miejsce zdarzenia. No, przeciętnie, jakby to przeliczyć, to na 1000 ludności przypadały 72 wyjazdy. Rok później, 2021, tutaj interwencji było już ponad 3 miliony. Zachęcam państwa serdecznie do zerknięcia w wolnej chwili na stronę internetową Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa, gdzie można zapoznać się z dokładnymi liczbami interwencji z każdego dnia. Dla przykładu podam, że tylko w dniu wczorajszym zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały w Polsce do pacjentów 8908 razy. Drodzy Państwo, odważy się wysunąć hipotezę, iż zdecydowana większość odbiorców niniejszego podcastu myślę do tej pory nie miała świadomości, że system ratownictwa w Polsce jest. Naprawdę tak bardzo obciążony i niejednokrotnie bywa, że pomoc ratowników medycznych jest opóźniona z racji braku wolnych zespołów, które niestety często podejmują interwencje no, niezwiązane z zagrożeniem życia, gdzie pacjenci powinni otrzymać pomoc lekarza pierwszego kontaktu lub udać się na diagnostykę własnym transportem. Jak Państwo myślą, ile zespołów ratownictwa stacjonuje w sielcach dla przykładu? Okay. Składam gratulacje tym, którzy odpowiedzieli, że trzy. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że nie każdy ambulans, który mijamy na drodze i widzimy z sygnałami świetlno-dźwiękowymi i niebieskim krzyżem, światłości świata i laskowe eskulapa na boku, to jest właśnie ten ambulans, który może być zadysponowany na przykład do wypadku. Dla porównania, w Państwowej Straży Pożarnej dyżuruje około 5,5 tysiąca samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych w 502 jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowo, w ponad 4,5 tysiącach jednostek ochotniczych Straży Pożarnych stacjonuje ponad 11 tysięcy samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych. To po sumie daje nam około 16,5 tysiąca wozów gotowych do interwencji w porównaniu z 1,5 tysiącem ambulansów Państwowego Ratownictwa Medycznego. Okej, okay. doprecyzujmy zatem, co należy rozumieć przez owy zespół ratownictwa medycznego. Otóż jest to nie tyle karetka, co personel medyczny stanowiący jej skład. Zespoły ratownictwa medycznego nie realizują transportów międzyszpitalnych, nie przewożą krwi czy organów do przeszczepów. Nie wypisujemy recept, skierowań i nie wdrażamy diagnostyki oraz leczenia leżącego w gestii poradni specjalistycznych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Udzielamy natomiast tak zwanych medycznych czynności ratunkowych. A są to m.in. takie zabiegi jak intubacja do Trawicza, wykonanie EKG i jego ocena. Defibrylacja w nagłym zatrzymaniu krążenia, kardiowersja i elektrostymulacja, czyli takie zabiegi w ciężkich zaburzeniach rytmu serca wykonywane, segregacja medyczna w wypadkach masowych, nakłuwanie klatki piersiowej w przypadku odmy, tlenoterapia bierna i czynna w stanach hipoksji, przyjmowanie porodów w warunkach przedszpitalnych, zaopatrywanie ciężkich obrażeń ciała, podawanie leków zagrożeniem życia drogą... Dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotrawiczą, dodbytniczą oraz doszpikową, czyli podażą leków w kość. I kto wykonuje te czynności? Najczęściej ratownik medyczny, ponieważ zdecydowaną większość, bo 80% z nich, stanowią zespoły ratownictwa bez lekarza, w których kierownikiem, czyli wówczas osobą decyzyjną na pokładzie, jest ratownik medyczny lub Pielęgniarka-pielęgniarz systemu, czyli ze specjalizacją, tak? Zespoły są zazwyczaj dwuosobowe, gdzie jeden z medyków jest jednocześnie kierowcą. System prm zmierza do jeszcze większej redukcji zespołów lekarskich, a w zamian planuje się jednocześnie zwiększenie kwalifikacji i uprawnień ratownikom medycznym w postaci np. wykonywania ratunkowego USG, stwierdzania zgonu czy intubacji pacjenta z użyciem środków zjoczających. Zatem, kiedy drodzy Państwo, jak wzywać zespół ratownictwa medycznego? Po pierwsze, łatwo to mówić, ale jest to niezbędne, należy zachować własne bezpieczeństwo i spokój. Oceń sytuację, sprawdź kto i jakiej pomocy potrzebuje. Podejdź i oceń przytomność. Czasem osoba leżąca na trawniku przed domem nie wymaga naszej pomocy, wystarczy, że ją spytasz. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny lub skąpo reaguje na Twój głos i dotyk, oceń wówczas jego oddech. Brak oddechu lub pojedyncze westchnięcia wymagają wdrożenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Osoby oddychające z kolei, ale nieprzytomne, które nie mają widocznych obrażeń, Należy ułożyć po prostu na boku, czyli w tak zwanej pozycji bezpiecznej. Są to, drodzy Państwo, bardzo proste i stosunkowo uniwersalne zasady, które wynikają z badań naukowych, szczegółowo opisywanych chociażby w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. I tutaj zachęcam Państwa do zapoznania się z polską wersją owych wytycznych na stronie internetowej Polskiej Rady Resuscytacji. Nagłe zatrzymanie krążenia jest obecnie trzecią co do czyn... częstości przyczynów zgonów w Europie, a średnia szansa na przeżycie osoby, która straciła przytomność i przestała oddychać, wynosi zaledwie 8%. Drodzy Państwo, zatem 8 osób na 100 ma szansę na przywrócenie krążenia w warunkach przedszpitalnych. Jednak udzielenie pomocy przez świadków zdarzenia poprzez wdrożenie dobrych jakościowo ucisków klatki piersiowej oraz jeśli jest dostępny zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego mogą zwiększyć te szanse nawet do 70% więc jest o co walczyć tym bardziej że do przypadków nagłego zatrzymania krążenia najczęściej my jako ratownicy medyczni jesteśmy wzywani nie na ulicę czy do miejsc pracy, lecz do domu pacjenta. A zatem świadkami zdarzenia są najczęściej członkowie jego rodziny. No, prosty wniosek z tych faktów płynie następujący. Jeśli zdarzy się Państwu kiedyś być świadkiem zatrzymania krążenia, to najprawdopodobniej będzie to ktoś z Waszych bliskich. Pierwsze chwile są kluczowe, dlatego serdecznie zachęcam, do nauki postępowania, takiego prawidłowego postępowania i automatycznego, gdzie możemy opanować emocje, na profesjonalnych szkoleniach, które prowadzimy także w naszym Centrum Symulacji Medycznych na Uniwersytecie w Sielcach. Jak, drodzy Państwo, wówczas wezwać zespół ratownictwa medycznego? Otóż mamy coś takiego jak numer 112. I pod owym numerem łączymy się nie z systemem PRM-u lecz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tak zwanym CPE, które to będzie przekierowywać połączenie do dyspozytorni medycznej. I dopiero stamtąd jest możliwość zadysponowania zespołów, które dzięki chociażby lokalizacji GPS są widoczne na mapie całego kraju. Operator numeru alarmowego 112 nie ma takiej możliwości. Dlatego w przypadkach wymagających pomocy medycznej Zdecydowanie zachęcam do dzwonienia pod numer 999. Kto wówczas odbierze połączenie? Ano najbliższy wolny dyspozytor medyczny, który najczęściej jest z zawodu ratownikiem medycznym lub pielęgniarką, pielęgniarzem. System łączy, proszę Państwa, wszystkie dyspozytornie medyczne w kraju. Dlatego proszę się nie zdziwić, jeśli wykonując połączenie np. z Siedlec, dodzwonił się Państwo np. do Gdańska czy Krakowa. Należy wówczas przekazać spokojnie niezbędne informacje, czyli miejsce zdarzenia, co się stało, stan poszkodowanego bądź chorego, ewentualnie jego dane personalne, swoje imię i nazwisko oraz numer zwrotny. Osoba wzywająca powinna rzetelnie odpowiadać na zadawane pytania, które służą, drodzy Państwo, weryfikacji i udzieleniu właściwej pomocy, a nie wściwskości czy złej woli dyspozytora. Pamiętajmy, że to on musi nieraz zdecydować, gdzie wyśle ostatni zespół wolny w rejonie, w chwili, gdy pozostałe są zajęte. Jeśli brak jest wolnych zespołów, na miejsce dysponowane może być np. śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, czy można powiedzieć taka latająca karetka lub straż pożarna. Z racji wspomnianej już wcześniej, znacznie większej dostępności jednostek straży, często są oni pierwsi na miejscu zdarzenia i potrafią udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy. No nie jest to niestety jednak pomoc medyczna, którą mogą świadczyć jedynie zespoły ratownictwa. Dyspozytor medyczny podejmie decyzję, ewentualnie zaleci osobie wyzywającej odpowiednie postępowanie. Na przykład kontakt z lekarzem z przychodni albo nocnej świątecznej pomocy lekarskiej, który ma możliwość w porze nocnej i w dni świąteczne dojechać do domu pacjenta, który z przyczyn zdrowotnych nie ma możliwości dotrzeć do środka zdrowia. Ale znowuż niestety, przez telefon nie da się zbadać chorego. Dlatego Twoje odpowiedzi i rzetelna relacja o stanie pacjenta będą naprawdę bardzo pomocne. Kiedy dzwonić na numer alarmowy? Przede wszystkim w nagłych zdarzeniach, mogących zagrażać życiu. Wypadki drogowe, silna duszność, nagłe bóle w klatce piersiowej, urazy uniemożliwiające przemieszczanie się poszkodowanego, objawy udaru, zaburzenia świadomości oraz utratę przytomności, drgawki, i tu proszę nie mylić z resztami, czy zatrzymanie oddechu. No oczywiście są i inne sytuacje, które mogą wymagać naszej interwencji. Lecz nie ma złotej reguły podpowiadającej uniwersalne rozwiązania. A zatem, jeśli jesteśmy przekonani, że pacjent nie dostanie bardziej adekwatnej pomocy od lekarza w POZ, bądź konsultacji w poradni specjalistycznej, czy wizyty domowej lekarza lub pielęgniarki, albo rodzina nie może udać się samodzielnie do szpitala własnym transportem, no to należy wówczas rozważyć wezwanie zespołu ratownictwa medycznego. Gdy zostanie już do Państwa zadysponowany owy zespół, to bardzo prosimy o ułatwienie nam dojazdu. Otwarcie bramy, podanie kodu do blumofonu, jeśli sytuacja tego wymaga, i miejsce, w którym się znajdujecie. I w miarę możliwości oświetlenie podjazdu bądź budynku. Tu obowiązkowo należy zamknąć zwierzęta, zwłaszcza psy, drodzy Państwo, nawet te na co dzień niegroźne, niegryzące i malutkie. Na umundurowaniu nosimy przeróżne zapachy z poprzednich interwencji od innych pacjentów. Często na meblach i podłodze na miejscu zdarzenia rozkładamy sprzęt medyczny i leki, więc też no, wolelibyśmy, aby nie pojawił się e, obok nich i zaczął bawić państwa pupil. Będziemy wdzięczni za pokierowanie nas na miejsce zdarzenia. Wyjście przed budynek do głównej drogi, machanie z daleka na widok ambulansu. Dawanie znaków świetlnych w porze nocnej. W Państwa domu prosimy o wyłączenie radioodbiorników przed naszym przejazdem i telewizora, no, które utrudniają po prostu zbieranie wywiadu medycznego. Bardzo przydadzą się aktualne dokumenty medyczne pacjenta, np. wypisy ze szpitala oraz leki, jakie przyjmuje. Ponadto będziemy pytali szczegółowo o objawy. Czyli czas trwania, charakterystykę, co podano przed naszym przyjazdem, e, czy są znane alergie pacjenta na różne substancje, a także co i o której godzinie pacjent ostatnio jadł. Zdajemy sobie świetnie sprawę, że część pytań tego typu padła już ze strony dyspozytora medycznego, z którym Państwo rozmawiali, wzywając nas. Lecz teraz. To kierownik zespołu musi ponownie zweryfikować wszystkie informacje i dopytać o pozostałe szczegóły, widząc fizycznie już stan pacjenta, będąc na miejscu. Dziękujemy wówczas za Waszą cierpliwość i zrozumienie. Należy, drodzy Państwo, również pozwolić medykom na rozmowę z pacjentem bez podpowiadania mu przez rodzinę odpowiedzi na zadawane przez ratowników pytania. Pamiętajmy, że ta rozmowa to też jest element badania i chcąc uzyskać informacje od rodziny, spokojnie nie bójcie się, na pewno wówczas zwrócimy się bezpośrednio do Was. Podczas udzielania już medycznych czynności ratunkowych, często pomoc Was, jako świadków zdarzenia, jest nieoceniona. Tak jak już wcześniej wspominałem, najczęściej przybędą do Państwa tylko dwie osoby w czerwono-fluorescencyjnym umundurowaniu z odblaskami, przytrzymanie kroplówki, pomoc w przeniesieniu sprzętu do karetki, fizyczne wsparcie podczas transportu pacjenta, na przykład po schodach. Są to czynności, o które często zwracamy się do osób obecnych na miejscu. W przypadku dzieci lub osób ubezwłasnowolnionych konieczna jest dodatkowo obecność opiekuna prawnego, aby wykonać niektóre procedury medyczne. W pozostałych w przypadkach do szpitala zespołem ratownictwa medycznego jest transportowany wyłącznie sam pacjent. Czynności medyczne nie kończą się w chwili umieszczania pacjenta w przedziale medycznym ambulansu. Często dopiero wówczas wykonujemy dodatkowe badania, podajemy leki, przygotowujemy monitorowanie układu oddechowego i krążeniowego oraz zabezpieczamy pacjenta na czas transportu. To trochę trwa. Nie należy zatem się denerwować, że karetka natychmiast nie odjeżdża do szpitala. No i gdzie w takim razie trafia z nami pacjent? Otóż najczęściej do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego. W wyjątkowych sytuacjach kierownik zespołu decyduje o dalszym transporcie do podmiotu leczniczego, który będzie w stanie wykonać specjalistyczny zabieg ratujący życie, np. koronarografię. Przy niedochwieniu mięśnia sercowego lub trombolizę, przy udarze niedokrwiennym mózgu. I do chwili przekazania w szpitalu, pacjent jest pod naszą opieką. Przygotowanie do pracy członka zespołu ratownictwa medycznego jest, szanowni Państwo, ogromnym wyzwaniem. Z pewnością nie jest to praca dla każdego, o czym studenci przekonują się już na pierwszym roku studiów. Działanie w skrajnie stresowych sytuacjach, podejmowanie decyzji w zmęczeniu, na wielogodzinnych dyżurach, a także odpowiedzialność za samodzielnie wykonywane czynności, no, to są aspekty, których trzeba doświadczyć samemu, aby je zrozumieć. Ratownicy medyczni, oprócz anatomii, biofizyki, fizjologii, informatyki, muszą zaliczyć w trakcie trzyletnich studiów takie przedmioty jak. Pediatria, neurologia, neurochirurgia, chirurgia, choroby wewnętrzne, kardiologia, psychiatria, ginekologia i położnictwo, ortopedia i traumatologia, intensywna terapia, okulistyka, laryngologia, urologia, medycyna ratunkowa czy medycyna katastrof. Dyżury w szpitalu oraz w zespołach ratownictwa medycznego to prawie 1000 godzin praktyk zawodowych. Na koniec egzamin dyplomowy. Teoretyczny i praktyczny, po którym można dopiero podejść do obrony pracy licencjackiej. Już niebawem, u katajemnicy planowane jest uruchomienie studiów magisterskich dla kierunku ratownictwo medyczne. Podczas których adepci sztuki będą mogli rozwijać umiejętności zarządzania, dydaktyki, a także zdobędą dodatkowe umiejętności, np. z intubacji dotchawiczej czy wykonywania USG. Pomimo tego, że Systemy pomocy doraźnej w Polsce i na świecie nie są doskonałe, to jakość świadczeń zdrowotnych w ratownictwie medycznym stale się podnosi, próbując sprostać coraz wyższym wymaganiom społecznym. Pamiętajmy zatem, że sukces i przede wszystkim sprawna pomoc naszym pacjentom zależy w dużej mierze od wielopłaszczyznowej współpracy, znajomości pewnych zasad i wzajemnego zrozumienia. Dziękuję Państwu serdecznie za obecność i życzą, życząc przede wszystkim zdrowia. Zachęcam do aktywnego zdobywania wiedzy oraz umiejętności w zakresie choćby pierwszej pomocy, a także do kontaktu w kwestiach, które dziś zostały poruszone, a wzbudziły może dodatkowe pytania. Dziękuję raz jeszcze, kłaniam się i do zobaczenia.